Partnerem odcinka jest wydawnictwo poznańskie. Sezon Dom w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej Lente, a dom jest tam, gdzie? Są książki oczywiście. No więc dzisiaj jesteśmy wśród książek, ale tak zupełnie wśród książek, bo z prawej, z lewej, z góry, z boku, z dołu otaczają nas zbiory Julii Wollner, zbierane pewnie od lat nastoletnich, bo dzisiaj twoje córki czytają niektóre z tych książek. Jaki masz pomysł na tę opowieść, bo będziesz chciała chyba opowiedzieć trochę o sobie opowiadając o tych książkach. Chciałabym się podzielić moimi miłościami czytelniczymi, a fakt, że chcę o tym mówić przy okazji tematu do mnie jest przypadkowy. Ja już wiele lat temu podczas którejś przeprowadzki, a przeprowadzałam się w życiu dosyć wiele razy, stwierdziłam, że w zasadzie dom jest tam, gdzie są moje książki i to jest taka, jeśli chodzi o fizyczny dobytek, materialny, chyba jedyna ważna dla mnie rzecz, z którą rzeczywiście przeprowadzam się z miejsca na miejsce, przynoszę. No i właśnie oprócz ludzi i pewnych emocji, które tworzą dom i rodzinę, to chyba właśnie książki są jedynym takim elementem materialnym, który jest dla mnie istotny. To się nieco kłóci z tym hasłem, które miałyśmy w odcinku o jedzeniu, że dom jest tam, gdzie nie musisz ściągać brzucha, ale rozumiem, że dzisiaj będzie chodziło o taką ucztę duchową. To ja dodam, że tego pomieszczenia nie było w waszym domu jeszcze niedawno. Zrobiliście je po ostatnim remoncie, wykluwając taką przestrzeń gdzieś pomiędzy jedną częścią a drugą właśnie po to, żeby się tu czytało. I tu jest nawet taki, jak to nazwiesz, to gdzie tu się siedzi? Jakaś taka ława. Ława z poduszkami i można siąść na parapecie na tej ławie i patrząc na ulicę, na padający grudniowy śnieg, po prostu sobie czytać. No to od czego zaczynamy tę podróż przez książki i wspomnienia? Tu masz rzeczywiście bardzo dużo książek o Grecji, bo tak patrzę, tu Pompeje, tu Kleopatra, tu Cezar. Od Włochy są, z drugiej strony. Od Włochy są. Aha, a masz to jakoś podzielone tak pomiędzy... To powiedz jak. No tutaj na samej górze mam takie książki, po które ja sięgam rzadziej. To są w większości powieści historyczne, które nazywam moim guilty pleasure. Różne bardzo, książki w różnych epokach, ale głównie starożytne oczywiście. Nie ma tu kryminałów, jak na mojej półce guilty pleasure. Nie, ja w ogóle nie czytam kryminałów. Później mamy całą szereg półek poświęconych Juliuszowi Cezarowi. Potem jest Kleopatra, o której pisałam doktorat, kilka półek znowu. Później jest starożytny na Grecja, z tej strony jest starożytny Rzym, jest cała półka poświęcona zjawisku, jakim jest Morze Śródziemne, a więc takie antropologiczne, geograficzne, kulturowe rozważania o Adriatyku, o wyspach i tak dalej. Tu mamy historię religii na przykład. Tak, bo tu są mity i religie starożytne. A tam? A tutaj jest cały regał włoski, to są czasy mojej italianistyki głównie i nagroda imienia Leopolda Staffa, czyli wszystkie na bieżąco wydawane książki włoskie. Tu jest sztuka, tu jest Hiszpania, tu jest Turcja, tu jest Izrael, a na górze są książki o łowieniu ryb mego męża. Jest też moja książka Killer z serii małych monografii PWM-u. Juhu, bardzo dobre towarzystwo, świetnie. Dodajmy, że nie leży tam, gdzie łowienie nie ryb. Nie leży, nie, zupełnie. Leży przy kwancie. Ja mam tylko jedną półkę wyodrębnioną w tym momencie i to jest półka na Amosa Oza, ponieważ mam wszystkie książki Amosa Oza, ale tu do tego pewnie dojdziemy. Wspomnienia, książki, wspomnienia, jak to się przeplata i jak ty budujesz w swoim życiu tę historię. Wiesz co, ja w ogóle uważam, że nie wiem, czy każdy tak ma. Ja mam tak, że ważne lektury pomagają mi odmierzać czas i znaczą w jakiś sposób pewne przełomowe momenty w moim życiorysie. W jakiś sposób, nawet nie w jakiś, tylko bardzo, bardzo wyraźnie łączą się dla mnie z pojęciem dom, bo dom
To są dla mnie również wspomnienia, tożsamość, budowanie wspomnień i budowanie tożsamości. A ja tak właśnie widzę lekturę. Uważam, że lektura z pamięcią jest bardzo związana. Książki tworzą wspomnienia, tak samo jak zresztą budują wspólnotę, pewne rytuały, tworzą pewien kod kulturowy, prawda, który jest nam wspólny, ale także kod każdego z nas i ta tożsamość nasza i nasze wspomnienia właśnie bardzo często są z lekturami związane. Jest takie powiedzenie Habent sua fata libelli, czyli książki mają swoje losy. Wprawdzie jak się sprawdzi to powiedzenie, to dokładnie brzmiało troszkę inaczej, bo twierdziło, że los książek zależy od pojętności czytelników, co zresztą też jest prawdą. Od majętności czytelników. Od majętności też. Natomiast ja te losy książek interpretuję tak, że książki do nas przychodzą, trafiają wtedy, kiedy my jesteśmy na nie gotowi. Słuchaj, ja pojutrze zapowiadam koncert z muzyką do filmu Gladiator i książkę Gladiatorzy biorę od ciebie w tym momencie. Ona przyszła do mnie w odpowiedniej chwili. Coś w tym jest. Nie, ja naprawdę bardzo w to wierzę. To przecież często się zdarza, że czytamy jakąś książkę, sięgamy po jakąś lekturę, okazuje się, że ona zupełnie nic w nas nie porusza. Wszyscy się zachwycają albo zachwycają się osoby, które mają podobny gust literacki, a my jakoś kompletnie nie. A potem sięgamy po nią na jakimś innym etapie naszego życia i okazuje się, no właśnie, że to jest to. I miałaś tak z jakąś książką? Ja mam tak cały czas. Ja naprawdę mogłabym ważne momenty w swoim życiu wszystkie połączyć z lekturami. A istnieje coś takiego jak książka śródziemnomorska? Wiesz co, no książka w ogóle jest poniekąd wynalazkiem śródziemnomorskim, nie w pełni, bo oczywiście wszystko na świecie się przeplata i różne regiony świata dochodziły do podobnych odkryć w tym samym czasie. Natomiast no papirus w Egipcie przecież, Grecja, Rzym, te zwoje papirusowe, tabliczki woskowane, pergamin z Pergamonu. Oczywiście pismo wynaleziono w Mezopotamii, papier w Chinach, ale jednak to ten świat starożytny śródziemnomorski był kolebką i literatury w ogóle, no i właśnie książki jako przedmiotu. Mówiąc o przedmiocie, myślę, że warto podkreślić znaczenie, jakie dla mnie ma i myślę, że dla wielu naszych słuchaczy, fizyczność właśnie przedmiotu, jakim jest książka. Czyli nie e-book i nie audiobook. No. Wiem, że tu się możemy narazić niektórym czytającym, czytelnikom. Ja jestem czytelnikiem słuchającym też. Ale tak, fakt, co książka to książka, książka ma zapach, książki można dotknąć. Tak, no szczególnie jeśli mówimy o śródziemnomorskości, która gdzieś tam kojarzy się z tą zmysłowością, prawda? I dla mnie lektura, taka prawdziwa, lektura z prawdziwego zdarzenia, którą chłonę całą sobą, to jest właśnie lektura książki na papierze, która pachnie farbą drukarską, która daje mi przyjemność trzymania tego przedmiotu. Ja zwracam uwagę na takie rzeczy jak szata graficzna, jak papier, format, czy książka jest szyta, czy klejona. To wszystko ma swoje znaczenie i jakoś przyczynia się do tego wrażenia. Tutaj zobacz, jest taka mała książeczka, która teraz wyszła, Albatrosa Galatea, mojej ukochanej autorki Madeline Miller, która... To jest opowiadanie to takie jest malutkie. Opowiadanie, ono ma rzeczywiście tak. Kilkanaście centymetrów. No taki mały modlitewniczek wręcz. Czytałam, tak, czytałam, wiele osób się buntuje. Jak można coś takiego wydać? A jestem absolutnie zachwycona, przecież to jest śliczny przedmiot. W ogóle klejnocik. Fajny papier, taki twardszy, prawda? No i zobacz, jak ta okładka jest piękna, wiesz, pozłacana. No, wydaje mi się, że to naprawdę wszystko się przyczynia do naszych wrażeń z lektury. Mhm. Koniecznie dajcie nam znać, jak czytacie, bo to jest bardzo ciekawe. Czy czytacie, czy słuchacie, czy wolicie mieć całą bibliotekę na czytniku na przykład i podróżować z nią gdziekolwiek. Założyłaś takie miejsce dla ludzi, którzy chcą się skupiać wokół książki śródziemnomorskiej w szerokim kontekście w sieci i to jest Klub Książki Śródziemnomorskiej. Powiedz dwa słowa. Myśmy już wspominały o tym klubie, ale tu każdy może dołączyć. Czujcie się zaproszeni.
Tak, wiesz co, to jest taka przestrzeń, którą od niedawna tworzę na Facebooku. Mam nadzieję, że etap wielkiego rozwoju i ekspansji jeszcze przed nami, ale rzeczywiście jest to drogie mi miejsce i bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Znajdziecie na Facebooku Klub Śródziemnomorskiej Książki. To jest taka grupa, w której rozmawiamy o bieżących lekturach, dyskutujemy o lekturach ważnych. Dla mnie jest to grupa, która pokazuje, że książka jest jednym wielkim zbiorem kodów, w której wszystko jest połączone. Tu znowu wracamy do Marka Aureliusza, żeby wspomnieć bardzo ważną dla mnie książkę, czyli Rozmyślania Marka Aureliusza. Grupa, w której inspirujemy się nawzajem i która przypomina mi również fakt, że książki poza budowaniem wspomnień, budowaniem rytuałów, budują właśnie także wspólnotę. Co ciekawe, rozmawiałam w tym tygodniu, przeprowadzałam wywiad z Filipem Łobodzińskim, wybitnym tłumaczem z różnych języków. Tutaj, aby pozostać w tym śródziemnomorskim klimacie, powiedzmy, że Filip przede wszystkim tłumaczy z języka hiszpańskiego. Pozdrawiamy Filipie. Filip zapytał mnie: Julio, ale dlaczego Klub Śródziemnomorskiej Książki, a nie Klub Książki w ogóle? No oczywiście jest to pytanie. Każda książka jest śródziemnomorska, jak się głębiej przyjrzeć. Nawet ta o rybach. Dla mnie odpowiedź właśnie tkwi w tej wspólnocie. To jest miejsce spotkań, platforma spotkań dla ludzi zainteresowanych pewną tematyką i pewnym obszarem geograficznym i kulturowym. Śródziemnomorze zresztą nie jest dla mnie leśmianizmem, jak często się to słowo określa, ale ja rzeczywiście uważam, że literatura śródziemnomorska, to znaczy traktująca o krajach śródziemnomorskich, bądź tworzona przez autorów tam urodzonych, bazuje na pewnej specyficznej wrażliwości. To jest oczywiście jakieś uproszczenie, ale coś w tym chyba jest. Począwszy od tła mitologicznego, które jest takim bardzo ważnym punktem odniesienia, historii tego regionu, po pewne takie elementy, które po prostu rozpoznajemy i które radują serce osób zakochanych w tym regionie, no te na przykład oliwki i właśnie pojawiające się szumiące drzewa oliwne, to zaraz mi się przypomina Brodel, który mówił, że Morze Śródziemne jest tam, gdzie są oliwki. No i coś w tym jest. Jeśli się pojawiają oliwki w książce, to już wiemy, że jesteśmy w domu. Oczywiście wśród tych śródziemnomorskich książek i śródziemnomorskich autorów często pojawiają się postaci, które wcale nad Morzem Śródziemnym się nie urodziły. Dla mnie takim bardzo ważnym, bardzo drogim mi autorem, którego postrzegam jako autora na wskroś śródziemnomorskiego, jest na przykład Węgier Sándor Márai, który pisał o regionie śródziemnomorskim bardzo dużo, ale także tam, gdzie pisał o swoich rodzinnych stronach, tak jak mówię, urodził się na Węgrzech, mam wrażenie, że dawał wyraz właśnie takiej swojej bardzo śródziemnomorskiej wrażliwości, która stanowi pewną odrębność w moim mniemaniu. W naszej książkowej podróży w bibliotece prywatnej Julii W. zaczynamy od bardzo konkretnych tytułów, które sprawiły, że w ogóle znalazłaś się na tym śródziemnomorskim szlaku tak mocniej. I powiedz, co to są za książki. Byłam w ciąży z moją drugą córcią. Był rok 2015. Czytałam coraz więcej o różnych krajach śródziemnomorskich i tak chcąc całościowo podejść do tematu, sięgnęłam po książki francuskiego historyka Fernanda Brodela. Pamiętam, że moje pierwsze wrażenia były przede wszystkim takie, że nikt już tak dzisiaj nie pisze. To są książki historyczne, naukowe, momentami popularno-naukowe, które jednocześnie są poezją czystą. Ja wiesz co, nawet pomyślałam, że chciałabym, żebyś ty przeczytała kawałek taki, który ja sobie zawsze... Nie uprzedziłaś mnie o tym, w ogóle nie jestem przygotowana. Wypisałam go sobie już wiele lat temu jako właśnie jeden z takich fragmentów, który wpłynął na mój życiorys, bo pamiętam, że przeczytawszy go stwierdziłam, ja bym chciała czymś takim się dzielić i może mieć taką przestrzeń w sieci, gdzie takie rzeczy moglibyśmy opowiadać. I tak powstało Lente. W niniejszej książce statki pływają po morzu, fale powtarzają bez końca swą pieśń, winogrodnicy zstępują ze wzgórz Ligurii na genueńskie wybrzeże, w Prowansji i Grecji sypią się strącane z drzew oliwki, rybacy ciągną sieci na nieruchomej lagunie weneckiej lub na kanałach Dżerby, Tunezja. Cieśle budują dzisiaj łodzie podobne do wczorajszych i patrząc na to wszystko, raz jeszcze znajdujemy się ponad czasem. No nie piękne?
Lubię takie książki, bo ona została wydana pewnie w jakichś latach 70., nie? To jest taki bardzo specyficzny, bardzo... 82. Bardzo, ale Wydawnictwo Morskie w roku zresztą. Moich urodzin. Chciałam powiedzieć, że to jest stara książka, cofam to wszystko. Nowiusieńka, nówka, sztuka. Ale wiesz, ten papier ma taki bardzo charakterystyczny zapach. Tak, ona pachnie trochę i kurzem, i historią, i to jest książka notabene z antykwariatu, bo... Nie wszystko, co ma 40 lat, pachnie kurzem i historią, więc pożółkłe, zapewniamy was. Ja jestem starsza od ciebie, więc tutaj nie podskakuj. Ale chcę powiedzieć, że to jest książka z antykwariatu, bo to Morze Śródziemne, Brodela, tutaj są zresztą jeszcze inni autorzy, Coarelli, Aymar. Ona jest bardzo ciężka do dostania i trzeba właśnie się przelecieć po antykwariatach bądź poszperać w sieci. Ja takie książki bardzo lubię, bo ja wbrew pozorom uwielbiam, jak książki są trochę pomazane. Zerknie. A ty piszesz po książkach, czy to ktoś inny napisał? No więc napisał? To chyba ktoś inny napisał, nie rozpoznaję w tym swojego pisma i to jest dla mnie jakiś przyczynek do dalszej refleksji, bo ja nie tylko czytam ten tekst główny, ale także czyjeś zapiski, czyjeś podkreślenia. Zastanawiam się, dlaczego ktoś podkreślił akurat to zdanie, a nie inne. No to jest jakaś taka podróż przez historię danej książki. To jest dla mnie coś bardzo, bardzo fascynującego. A to jest jeszcze drugi Brodel. Wiesz co, tak, to jest drugi Brodel, bo ja tego Brodela, on jakoś w Polsce, mam wrażenie, nie był wydawany. Ja czytam po francusku, ale bez przyjemności, bo to nie jest mój pierwszy język, więc kupuję sobie jego książki po włosku. I tutaj mamy Memorie del Mediterraneo. To jest historia całego regionu śródziemnomorskiego od czasów prehistorycznych, czyli jeszcze przed wynalezieniem pisma, tutaj w ogóle jaskiniowcy i tak dalej. I tak samo jak ten fragment, który przeczytałaś przed chwilą, to jest gdzieś pomiędzy książką naukową a poezją. Czyta się to jak bajkę. Ja wręcz czasami sobie marzę, że chciałabym, żeby ktoś takim pięknym, dziadkowym głosem usiadł i po prostu mi to czytał. I to ja bym poszła spać od razu, ale z przyjemnością, nie z nudów. No tutaj masz całą półkę Pirandella i to jest dla odmiany moja matura. Moja matura i moja praca magisterska. W zasadzie całe moje studia to był Pirandello. No to dlaczego? Powiedz coś o nim. Pirandello to jest włoski noblista, jeden z największych włoskich twórców, głównie dramaturg, chociaż ja akurat jego sztuki teatralne lubię mniej. Jakoś mnie zawsze najbardziej zachwycały jego powieści i nowele, krótkie formy. Sycylijczyk, zanurzony znowu w tradycji starożytnej, bo nie da się chyba być Sycylijczykiem i nie być tak zanurzonym. On ma bardzo ciekawą biografię. Pamiętam, że na mnie jako studentce wielkie wrażenie zrobił fakt, że urodził się w willi, która nosiła nazwę Chaos. Jak się ktoś urodzi w miejscu, które nosi nazwę Chaos, symboliczne to jest to bardzo symboliczne. Pirandello słynie głównie z tego, że eksploatował bardzo motyw maski, motyw tożsamości, motyw kontrastu między tym, co myślimy o sobie, a co myślą o nas inni. Jest taki jeden bardzo słynny fragment, kiedy pan przegląda się w lustrze i jest nawet całkiem zadowolony z tego, jak wygląda. Jego żona czyni uwagę na temat kształtu jego nosa jako rzecz taką absolutnie oczywistą. No każdy wie, że twój nos jest, już nie pamiętam teraz, w lewo czy w prawo skrzywiony i on jest w takim ogromnym szoku, bo on zawsze uważał, że ten nos zupełnie inaczej wygląda niż ta żona mu powiedziała. I to jest oczywiście zabawne, ale ma taki wymiar mocno symboliczny, właśnie pokazujący, jak zupełnie inaczej świat odbiera nas, a jak my odbieramy sami siebie. I to jest taka rzecz, o której Pirandello pisał bardzo dużo. Właśnie maski, które zakładamy przed światem, kreujemy siebie, nie dopuszczamy świata do siebie. A wszystko to wynika w moim mniemaniu u Pirandella z tego, że on szukał w świecie czułości cały czas. To jest taki autor, który jakiegokolwiek tematu by się nie dotknął, to szuka w świecie jakiejś takiej delikatności. Mam wrażenie, że bardzo jest jej głodny, a że ja również jestem głodna, no to zakochałam się w nim bez pamięci. Przed samą maturą, sięgając właśnie po nowelę, pracę maturalną z języka polskiego napisałam w całości o Pirandellu, a potem dalej czytałam na studiach i poświęciłam mu swoją pracę magisterską, łącząc ją już z wątkami starożytnymi, bo właśnie porównywałam te wątki starożytne, obecne w starożytnych tragediach, z tym, co obecne jest w teatrze Pirandella. No jest to mi ogromnie bliski autor. Jego teksty, ja myślę, że jak ktoś dzisiaj po nie sięga, to może stwierdzić, że w takiej wersji, w takiej warstwie językowej troszkę się już zestarzały, ale myślę, że warto się przeczytać
przez nią przebić i ten kurz trochę odgarnąć, żeby dojść do esencji, która, tak jak mówię, jest pełna jakiejś takiej delikatności, czułości dla świata, coś bardzo takiego rozgrzewającego od środka. Tutaj na tej półce po lewej stronie Pirandello, a po prawej Oriana Fallaci. Tak, Oriana Fallaci to jest dla odmiany postać, której zawdzięczam założenie magazynu La Rivista, który kilkanaście lat temu prowadziłam. Magazynu poświęconego... La Rivista są na górze. Tak, poświęconego kulturze włoskiej. Ja Fallaci poznałam wcale nie na studiach, chociaż oczywiście czytaliśmy wtedy, ale jakoś nie przemawiała do mnie wtedy specjalnie. To zresztą był moment, kiedy był atak na Nowy Jork. Fallaci wtedy bardzo ostro wypowiadała się o tej wojnie cywilizacji. To był taki moment, kiedy wywoływała wielką polemikę, budziła też dużo sprzeciwu. Jakoś wtedy, nie wiem, jak gdzieś byłam właśnie w innym miejscu mentalnie, a później wróciłam do niej po studiach za sprawą mojej przyjaciółki Marysi Bulikowskiej, która Fallaci uwielbia. I która zwróciła mi na nią uwagę, dlatego że Fallaci ją zachwycała nawet mniej treścią, a bardziej formą, pięknym języka włoskiego, takiego niezwykle szlachetnego. Dodajmy, że Fallaci urodzona w Toskanii, to jest kolebka tego najpiękniejszego włoskiego. I ja w pewnym momencie też się nią zachwyciłam, patrząc na nią jak na bliską mi kobietę. To zresztą wywołało nieraz w sieci sporą negatywną reakcję, no bo właśnie Fallaci była bardzo przeciwna asymilacji emigrantów z Bliskiego Wschodu w Europie. I no nie da się podważyć, że takie, a nie inne miała poglądy, natomiast ja w niej widzę osobę, która może błędnie, ale gotowa była walczyć o dobro świata. I chociaż te jej ostatnie teksty mój głęboki sprzeciw wywołują, to ona znowu sama w sobie budzi we mnie czułość. Jest piękna książka Christine De Stefano, Oriana Fallaci. To jest biografia tej wielkiej dziennikarki, autorki, reporterki, która właśnie pokazuje ją. To jest taki bardzo intymny portret kobiety, która jest całe życie bardzo intensywnie zaangażowana w walczenie o lepszy świat po prostu. I tak jak mówię, o ile może niekoniecznie zgadzamy się z jej poglądami, to zaangażowanie jest imponujące i bardzo wzruszające i absolutnie godne naśladowania. No i spotkanie z nią było dla mnie takim momentem ponownego odkrycia piękna języka włoskiego, piękna tej kultury w takim właśnie najszlachetniejszym wymiarze. No i ta historia i o maturze, i o pracy magisterskiej, i o Fallaci, czyli La Riviście, no to widzisz, masz już dowód potrójny, że... Jak rośnie Julia. Jak rośnie Julia, rośnie tak. Śródziemne morze w Julii. Każda lektura do czegoś mnie prowadzi. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o mitologii Parandowskiego, którą czytałam jako chyba czterolatka i która w ogóle jest początkiem. Czytałaś jako czterolatka? Tak, wiesz co, ja się bardzo szybko nauczyłam czytać. Wydaje mi się, że to za sprawą mojej mamy, która jest w ogóle polonistką i też od bardzo młodego wieku podtykała mi książki. Nauczyłam się czytać bardzo szybko i mam taką historię, którą już to chyba zresztą przytaczałam, jako właśnie taka, nie wiem, 4 czy 5-latka spędzałam wakacje na działce nad Zalewem Zegrzyńskim. Lało non-stop, ja siedziałam w tym małym drewnianym domku i nudziłam się okropnie. I znalazłam na półce, nie wiem, porzuconą przez jakąś ciotkę mitologię Parandowskiego. Tak, opowiadałaś. No. I zaczęłam to czytać i ta książka zrobiła na mnie, właśnie na takim małym dziecku, tak ogromne wrażenie, że ja po prostu wsiąkłam w ten świat mitologii, Rzymu, Grecji. No już z niego nie wylazłam nigdy. I jak mówiłaś o autorach śródziemnomorskich, którzy są śródziemnomorscy pomimo pochodzenia, to przyszła mi do głowy jeszcze jedna postać, mianowicie Jarosław Mikołajewski, który jest śródziemnomorski, mimo iż nie pochodzi z Włoch, ani z Hiszpanii, ani z Izraela. A bardzo ci bliski jest. Tak, Jarku, pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że słuchasz. Jarek to jest ogromnie ważna postać w moim życiu, mój maestro absolutny. Chyba pierwszym albo jednym z pierwszych moich nauczycieli języka włoskiego w liceum prowadził zajęcia. Szczęściara jesteś. Tak. Dzisiaj to już chyba jest niemożliwe. Dzisiaj niemożliwe, ale co najciekawsze, ja nie pamiętam ani jednego słówka, ani konstrukcji gramatycznej dzięki Jarkowi. On w ogóle chyba nawet do tego nigdy nie dotarł.
on na lekcjach języka włoskiego opowiadał nam o włoskiej literaturze. I miał taki pomysł, żeby, ja byłam wtedy, chyba to była druga klasa liceum, myśmy w pierwszej klasie mieli zajęcia z jakimś Włochem, który kompletnie nie miał przygotowania dydaktycznego i jakieś bardzo dziwne rzeczy z nami robił. Pierwszym takim właśnie z prawdziwego zdarzenia nauczycielem był Jarek w drugiej klasie i przyszedł i powiedział, że nie będziemy tutaj studiować gramatyki, tylko musimy poczytać najpierw najważniejsze włoskie książki. Rozdzielił między nas lektury. Mnie się trafiła Rzymianka Morawi, która gdzieś tu zresztą stoi. To, co jest istotne jako ciekawostka, to, że ta Rzymianka Morawi jest z biblioteki wypożyczona. To był rok, nie wiem, 96. Mm-hmm. Chciałam powiedzieć, że jest nadal niezwrócona. Trochę się nazbierało już tych pieniążków chyba. Ja już teraz ją trzymam. O, jest tu, zobacz, widzisz? Mm. Tak. Trzymam. O, ma jeszcze numer 850. No, przepraszamy z góry. Biblioteka na Sieleckiej, koło mojego dawnego domu. Ja jej nigdy nie oddałam, już teraz z pełną premedytacją, po prostu przypomina mi o tym ważnym etapie i muszę ją Jarkowi w ogóle chyba dać do podpisu. Ale to jest chyba fajny pomysł na cykl. Książki, których nigdy nie oddałem z powrotem do biblioteki. Nie oddałam z powrotem do biblioteki. Każdy ma takie. Każdy ma takie, tak. I ja muszę przyznać, że tu chyba jest więcej takich, które właśnie za sprawą Jarka do mnie trafiły, bo Jarek niezwykle inspirował mój rozwój intelektualny i moje czytanie. Mój rozwój jako czytelniczki. A sam jest w ogóle wspaniałym twórcą, jest reporterem poetą, czy poetą reporterem. Też tak bardzo zmysłowo postrzegającym świat. Oprócz tego, że ma tę wielką, wielką wrażliwość, to właśnie chłonie świat przez zmysły, co jest mi szalenie bliskie i jak tu już tutaj podkreślałam, jest bardzo śródziemnomorskie. Kiedyś w wywiadzie, który z nim przeprowadzałam do Zwierciadła bodajże, powiedział, że szuka prawdy stopami. Nie głową, poprzez wydawanie opinii, ważenie sądów, tylko nogami, przez czucie. No to jest w ogóle coś pięknego. Ja myślę, że to jest kwintesencja i Jarka, i też mnie jako jego uczennicy. To jest jakieś takie nasze wspólne podejście do świata. Czytajcie Jarka, słuchajcie. Moją ulubioną książką, tutaj znowu on ma całą swoją półeczkę gdzieś. Moją najukochańszą książką Jarka jest Terremoto, opowiadające o trzęsieniu ziemi we Włoszech, które kilka lat temu miało tam miejsce. I to jest tekst, który jest zbudowany na dramatycznym kontraście między tragedią, którą Jarek opisuje jako reporter, a wysublimowanym pięknem słowa, które tworzy jako poeta. To są słowa człowieka, który w obliczu tej apokalipsy, bo chyba tak można to nazwać, celebruje człowieczeństwo, więc znowu jest ogromna czułość dla świata, jest dostrzeżenie drugiego człowieka, to też taka niezwykle ważna cecha pisarstwa Jarka, właśnie otwartość na innego. Tutaj wracamy do Bubera i do tego, że całe prawdziwe życie jest spotkaniem. I to właśnie spotkanie z drugim człowiekiem jest najważniejszym elementem naszego życia. Z Jarkiem łączy mnie także wspólna praca, ponieważ już od kilku lat z jego inicjatywy współtworzę Nagrodę Literacką imienia Leopolda Staffa. To jest nagroda, którą corocznie przyznajemy za najpiękniejsze przekłady z literatury włoskiej i książki na tematy włoskie. Czemu Staff? Staff jest patronem. Staff jest patronem. Czy to jest następny śródziemnomorzanin bez pochodzenia? Dokładnie tak. To jest wielki poeta. My go przede wszystkim Polacy jako wielkiego poetę wspominamy, ale Staff był również wybitnym tłumaczem, między innymi właśnie z włoskiego, i osobą absolutnie rozkochaną w kulturze włoskiej, w kulturze śródziemnomorskiej w ogóle. Więc tak, to jest właśnie jeden z nas. Cały czas patrzymy w tę stronę, moją prawą, Julii lewą, na tę część biblioteki, ale ponownie trzeba zwrócić głowę w drugą stronę, na półki z książkami o czasach jeszcze starszych niż te, o których tutaj mówiliśmy. Przede wszystkim bije w oczy liczba książek o Kleopatrze, którą masz, jakbyś była psychofanką tej postaci. No i to też nie jest przypadek. No nie jest, no Kleopatra to jest, ja w ogóle trochę ją, chciałam powiedzieć, że to jest moja kumpela, ale to bardziej jest moja siostra, to jest w ogóle jakaś taka postać, którą ja postrzegam jako członka mojej rodziny.
Kleopatrze poświęciłam swój doktorat. To był taki moment w moim życiu, kiedy zachłysnęłam się odkrywaniem połączeń między starożytnością a współczesną kulturą i współczesnym Śródziemnomorzem. I swoją pracę doktorską poświęciłam mitowi Kleopatry w kulturze włoskiej, w literaturze, w sztuce, w kinie, w muzyce. To także tematy tobie bliskie, opera, balet. I rozumiem, skąd twoja obawa, kiedy ogłoszono, że Angelina Jolie będzie Kleopatrą. No, i że to się nie wydarzyło, to po prostu. Proszę cię. Także tak, Kleopatra to jest moja stara przyjaciółka. Później właśnie po tym pierwszym takim zachwycie i studiowaniu jej postaci i losów tej postaci przez wieki, bo to był taki mit, który w zasadzie jest, który trwa do dziś, zaczęłam też badać losy innych mitów, innych postaci rzeczywistych, jak nie wiem, Juliusz Cezar, ale również mitologii. I tutaj chyba, wiesz co, dochodzimy do momentu, kiedy muszę powiedzieć dwa słowa o powieściach historycznych. Ja czytam bardzo dużo książek historycznych, naukowych, biografii, popularno-naukowych, ale tak jak już mówiłam chyba na początku, taką moją przyjemnością trochę ukrywaną gdzieś tam pod kołdrą jest czytanie książek historycznych, powieści, fabularyzowanych książek. Uważam, że to jest doskonały sposób na poznanie historii od trochę innej strony, bo poznajemy życie codzienne, poznajemy realia, w których te wydarzenia, o których uczyliśmy się w szkole, się toczyły. We mnie dobra powieść historyczna zawsze rozbudza ogromne zainteresowanie i apetyt na poznanie danej epoki. No uważam, że to jest chyba jeden z najlepszych i najprzyjemniejszych sposobów, aby w ogóle historię poznawać. Także tych książek jest dużo. Tutaj widzisz, na przykład są książki mojego kolegi jeszcze z dzieciństwa, jak się okazuje. To odkryłam po jakimś czasie znajomości z Michałem. Okazało się, mówisz o Aleksandrze Wielkim? Aleksander Wielki to też mój stary znajomy. Nie, mówię o Michale Kubiczu, którego powieści bardzo wam polecam. Polski, warszawski autor, który pisze niezwykłe historie o starożytnym Rzymie. Czekam teraz na jego nową powieść zatytułowaną Julia, o córce cesarza Augusta. Naprawdę fenomenalne powieści rozgrywające się w starożytnym Rzymie. To bardzo wam polecam. No i widzisz całe półki z książkami mitologicznymi, czyli współczesnymi interpretacjami mitów greckich. Dla mnie mit to jest pojęcie no prawie tożsame z literaturą. Mit przez wieki stanowił jej kwintesencję, bo jest to tekst, który poddawać można niekończącym się interpretacjom, a to jest jedna z definicji literatury, że tekst literacki to tekst, który możemy ciągle na nowo odkrywać i znajdować w nim jakieś nowe furtki, nowe drogi. No i tak jest z mitem. Fakt, że mamy książki, które tutaj można datować na wiek ubiegły i które ukazują się teraz non-stop, poświadcza, prawda, że te mity sprzed 2, 3, 4 tysięcy lat cały czas są odnawiane, cały czas są interpretowane i przedstawiane w nowy sposób. No i tutaj dochodzimy do... Podam ci, poczekaj, bo się nie wywaliło na tym krzesełku. Dochodzimy do mojej kochanej pisarki Madeline Miller, o której już wspominałyśmy przy okazji. Co jest Galatei. W niej takiego? Galatei, Boże, Galatei. Wyjątkowego, powiedz. Madeline Miller jest autorką amerykańską, filolożką klasyczną, uczącą łaciny w liceum i ona właśnie tworzy książki, w których opowiada historię mitologicznych postaci. Tutaj mamy Achillesa, pieśń o Achillesie wydaną przez Albatrosa. Bardzo chętnie zaraz powiem ciut więcej o tej książce. Mamy też cudowną, niezwykle kobiecą książkę Kirkę, też przez Albatrosa wydaną. Pieśń o Achillesie, bo to jest chyba moja najukochańsza książka tej autorki. Czytałam najpierw po angielsku, dopiero po kilku latach mojej znajomości z autorką ten tekst ukazał się po polsku właśnie nakładem Albatrosa. To jest książka, która jest niezwykle udanym połączeniem mitologicznego fantasy, powieści historycznej i psychologicznej. Zachwyca absolutnie znajomością Homera. No a Homer, jego Iliada i Odyseja to chyba
no w ogóle absolutnie podstawowe książki dla wszystkich miłośników Śródziemnomorza. Ona tego Homera zna po prostu na wskroś, pionowo, poziomo i wstecz, a jednocześnie opowiada historię, tworzy fabułę, która jest bardzo bogata i świadczy o ogromnej wyobraźni. Ja nie jestem miłośniczką książek fantasy i szczerze mówiąc bałam się, że jak zacznę czytać o mitycznym Achillesie, który jako nastolatek kształci się w szkole Chirona, czyli centaura, pół człowieka, pół konia, to no, myślałam, że odpadnę. Znaczy tak się spodziewałam, bo w ogóle nie lubię takich opowieści. A czyta się to jak powieść psychologiczną po prostu i jednym tchem. Miller jest niezwykle wnikliwa, taka bardzo uważna na ludzkie bolączki. Pokazuje, że te bolączki są wspólne i ludziom, i bogom, i nie zmieniają się od tysięcy lat. Ta książka konkretnie, Pieśń o Achillesie, nosi taki tytuł, bo jest to pieśń dedykowana Achillesowi, a wygłaszana przez jego przyjaciela, kochanka, najbliższą mu osobę, Patroklosa. I jest to książka, która opowiada historię triumfu, delikatności, czułości, która nam się tu wielokrotnie już pojawiła, nad przemocą, wybaczenia nad zemstą. Wzruszająca ponadczasowa pieśń o miłości, co ciekawe, pieśń o miłości homoseksualnej, więc mamy tutaj też ten wątek, no też mnie bardzo bliski, bo jest to dla mnie sprawa bardzo istotna. Sama postać Achillesa jest dla mnie postacią niezwykle istotną, bo łączącą w sobie siłę, jakąś taką mocarność. Pamiętajmy, że to był wielki wojownik, największy grecki wojownik, z pewną ułomnością, fakt, że był prawie że nieśmiertelna, jednak ta pięta śmiertelna była. To jest historia o walce z własnym ego, właśnie bycia półbogiem, a jednocześnie osobą śmiertelną, łomną, zakochującą się, cierpiącą. Te kontrasty to jest taka rzecz, która mnie zawsze w literaturze ogromnie urzeka. Pieśń o Achillesie, historia Achillesa to jest także bardzo piękna historia macierzyństwa, bo tak jak powiedziałyśmy, Achilles jest półbogiem, jego ojciec jest człowiekiem, a matką jest Tetyda, boginka nieśmiertelna, która jest przerażona perspektywą rozstania w pewnym momencie ze swoim synem, w momencie kiedy on umrze, robi wszystko co może, aby go przed tą śmiercią i tym jego niechybnym losem uratować. W obliczu moich różnych życiowych historii, utraty ciąży, która przydarzyła mi się właśnie wtedy, kiedy czytałam Pieśń o Achillesie po raz pierwszy. No jest to znowu książka, która porusza jakąś taką bardzo, bardzo głęboką strunę we mnie. No właśnie, gdzieś tam związaną z macierzyństwem, ale też nauką tego, że wszystko gdzieś tam w życiu w pewnym momencie musimy utracić. I to jest taka nauka, która jest nauką dorosłości, chyba najbardziej bolesną, ale też pewnie najbardziej potrzebną. Czy mogłabym ci tego Oza przełożyć, którego kupiłaś zresztą za moim poleceniem? Bardzo ci dziękuję, na półkę z Ozem. Ale czekaj, nie. Bo czemu on tam jest koło? Moja droga, to jest książka, to jest półka książek, które teraz czytam, dobra, albo mam zaraz przeczytać. Dobra, jak go przełożysz gdzie indziej, to o nim zapomnę. Tutaj każde miejsce ma swoją wagę. Idź w ogóle stąd, zrobisz bałagan. Nie, tu ja mam jeszcze dużo pytań, ale jeszcze trochę a propos tego, o czym mówiłaś. Ale chcę, żebyś ty mi powiedział o tym Ozie. Dlaczego ty tak tego Oza kochasz? A, to jest dobre pytanie. Nie wiem. To jest tak jak z miłością, która przychodzi i nie wiesz, dlaczego się zakochujesz w tym człowieku, a nie w innym. I ja chyba się tak zakochałam. Nie było ku temu żadnych przesłanek, żadnych powodów. Nie napisał też przecież książki, która była bestsellerem właśnie w stylu fantasy albo jakąś powieścią, która po prostu... On pisał książki małe, skromne, poza autobiograficzną opowieścią o miłości i mroku. Te książki raczej się połyka tak w parę dni i to są takie intymne opowieści, ale bardzo, bardzo sprawiał, że Izrael był obok mnie nawet wtedy, kiedy go nie było, a ja w Izraelu jestem jeszcze mocniej zakochana niż w Amosie Ozie. No i Amos Oz pozwolił mi też spełnić takie marzenie spotkania się z pisarzem, który mieszka na drugim końcu świata, a ja go czytam, w zupełnie magicznych okolicznościach mogę do niego pojechać. To znaczy, ja sobie wymarzyłam, że zrobię z nim wywiad. Pracowałam wtedy w radiu RMF Classic i nie miałam do niego żadnego kontaktu, więc napisałam na uczelnię w Berszewie, gdzie on wykładał, czy mogą mi jakoś pomóc. I Amos Oz mi odpisał,
i napisał: Magdo, zapraszam cię do siebie. W pierwszym momencie nie zrozumiałam, co to znaczy zapraszam cię do siebie. On mnie zaprosił do siebie na pustynię, do domu. Na pustynię Negev. I ja tam pojechałam. I to była jedna z pierwszych wypraw moich do Izraela. No i świadomość, że rozmawiałam z Amosem Ozem w jego piwnicy, w jego domu na pustyni Negev, no była niezwykła. Mam zdjęcia, jak on siedzi w fotelu obok koty i rozmawiamy. To drugie moje spotkanie z nim, kiedy przyjechał do Polski wiele lat później, już nie było takie magiczne, już było normalnym spotkaniem czytelniczki z pisarzem, ale wiesz, to pierwsze niesamowite. I kocham zwyczajność w książkach Oza, czy to są eseje, czy to są, czy to jest beletrystyka, to kocham taką codzienną zwyczajność izraelską i bardzo, bo bardzo mi jej brakuje tutaj w Polsce. Ciekawe, że o tym mówisz, bo wczoraj wątek Amosa Oza, to zresztą musisz zerknąć. Zerknęłam już, zerknęłaś. Tak. W klubie książki śródziemnomorskiej pojawił się wątek właśnie opowieści o miłości i mroku, którą to książkę chyba każdy miłośnik Oza powinien przeczytać, ale Julia się jej boi. Ja się jej boję, tak, bo słyszałam od wielu osób, że jest to niezwykle dojmujący, dotykający bardzo mocno portret osoby chorej na depresję. Na depresję chorowała matka pisarza. Boję się, że to jakoś, nie wiem, wywoła we mnie dodatkowe lęki i spotęguje mój czasami czarny ogląd świata, bo ja jestem osobą niestety od wielu lat na depresję chorującą. A z drugiej strony ogromnie mnie ta książka pociąga, bo słyszę właśnie zewsząd, że jest wspaniałym freskiem pokazującym Izrael, kraj mojego męża. W związku z tym no, fascynuje mnie to. Jest to jedna z tych książek, które na mnie czekają. Ale znowu, Habentzua Fatali Belli. Książki mają swoje losy. Ten moment jeszcze przyjdzie, mam nadzieję. W tej książce, jeśli dobrze pamiętam, pada w ogóle takie zdanie od autora, który kochał literaturę tak bardzo, że myślał, że kiedy dorośnie, zostanie książką. I to jest opowieść też o tym. I to poza tymi wszystkimi wątkami ciemnymi, no bo opowieść o miłości i mroku, no więc mrok jest, ale jest też miłość taka ludzka. Powiedziałabym nie nawet między kobietą a mężczyzną, tylko sporo tam jest takich wątków społecznych, które są szalenie fascynujące, pokazane na podstawie ludzi, którzy zjechali do Izraela z różnych części świata, mówią, to były rodziny, które, już ci o tym mówiłam, mówiły 5, 6, 7 językami, a nie jak my 2, 3, to już jest tak, wiesz. Więc ja tę książkę uwielbiam, mogę ją czytać w kółko, znam niektóre fragmenty na pamięć, chociażby te, czym się różni mężczyzna od kobiety, to ci potem powiem. I to takie właśnie porady dziadka Amosa Oza. Więc gorąco ci polecam i dodam jeszcze na koniec, że nie mogę być tutaj obiektywna, jeśli chodzi o ten tytuł, bo nie dość, że z Amosem Ozem się spotkałam, nie dość, że ta książka jest podpisana przez niego, to jeszcze musimy to pokazać w mediach społecznościowych, ten podpis. Znaczy, ja mam każdą książkę podpisaną przez Oza. No to tym bardziej. Znaczy, przynajmniej większość, które kupiłam, jak jeszcze żył. Z bagażem książek do niego? Tak, a potem jak był w Krakowie, przywiozłam całą resztę do niego i podpisał mi je tutaj. Natomiast potem się jeszcze jedna rzecz magiczna stała, mianowicie Natalie Portman, jak wiesz, też, której rodzina ma korzenie żydowskie. Ja mogę powiedzieć o tym, co łączy Natalie Portman z moim mężem? Możesz, ale to poczekaj, najpierw ja powiem, co mnie łączy z Natalie Portman. No więc Natalie Portman jako młoda dziewczyna obejrzała film Podwójne życie Weroniki i zakochała się w tym filmie. I ponieważ chciała swój debiut reżyserski poświęcić jakby tej historii też swojej rodziny, czyli wybrała opowieść o miłości i mroku Amosa Oza, ale zaprosiła do tego, aby zrobił zdjęcia do tego filmu, operatora Podwójnego życia Weroniki, czyli Sławomira Idziaka. A on powiedział, że już nie pracuje, że już nie robi filmów, ale zrobi ten film pod jednym warunkiem, jak ona przyjedzie i poprowadzi zajęcia dla jego studentów w Krakowie. I ja byłam w tej grupie też tam wtedy. Mogłam też z Natalie Portman porozmawiać, więc to wszystko się tak magicznie, nawet ten film nie jest, znaczy ten film ma oczywiście pewne wady, wiele osób o tym mówi, ale ja w ogóle nie potrafię tak patrzeć na ten film. Dla mnie to jest coś tak osobistego, że jestem zupełnie bezkrytyczna i kupuję.
A teraz powiedz, co łączy Natalie Portman z twoim mężem? Wiesz co, to jest śmieszna historia pokazująca, jak małym państwem jest Izrael, bo w Izraelu wszyscy się znają, to jest maleńkie państewko, no to trochę tak jakbyśmy wzięli kilka polskich miast i skleili, prawda, i mamy Izrael kilkumilionowy. Oglądanie na przykład izraelskich seriali z moim mężem jest absolutną męczarnią, ponieważ on, im piękniejsza aktorka wchodzi na ekran, to mówię, a z tą się umawiałem w drugiej klasie liceum. A z tą się umawiałem w trzeciej. Ja tam w tej piżamie przed tym Netflixem. No i z Natalie Portman mój mąż umawiał się jako przedszkolak, ponieważ tata Natalie Portman jest lekarzem, ginekologiem notabene, i pracował w tym samym szpitalu co mój teść, który również jest lekarzem. Mieszkali zarówno mój mąż jako dziecko, jak i Natalie Portman w Jerozolimie. No i właśnie bawili się jako przedszkolaki, także... No tak. Taka to piękna dygresja nam się tutaj zawiązała, ale wróćmy do literatury i do książek, które tworzą ciebie i gdzieś tam odbijają się od twojej tożsamości. Wiesz co, no powiedziałyśmy teraz o Izraelu i ten wątek izraelski rozpoczęłyśmy, więc to się bardzo pięknie łączy z faktem, że w tej chwili, tutaj hashtag teraz czytam, którego często używamy w naszej grupie, czytam teraz książkę wydawnictwa poznańskiego Córka rzeźnika, Jani Wajczkowica, izraelskiego pisarza. To jest, w ogóle tutaj warto powiedzieć, że literatura izraelska jest bardzo ciekawa, tam jest bardzo wielu ciekawych twórców, a mało znana w Polsce, chociaż mamy wybitnych tłumaczy z języka hebrajskiego, więc zwykle jak się coś ukazuje, to są to już naprawdę książki najwyższej próby. O, to muszę jeszcze wtrącić, że w pewnym momencie zaczęłam kupować książki Amosa Oza te same, ale już w tłumaczeniu z hebrajskiego, bo na początku w Polsce pokazywał się przekład z angielskiego czy tam z innego języka. Nie wiedziałam. No widzisz, to dobrze, bo rzeczywiście tłumaczki, to są głównie panie, z hebrajskiego mamy naprawdę wybitne i to też myślę, że warto tutaj powiedzieć, że tłumaczeniu nierówne i tłumacz jest współautorem książki zawsze w związku z... Tłumaczenie jest albo wierne, albo piękne, trochę jak kobieta. Tak, dokładnie, ta jedna z takich najważniejszych sentencji na ten temat. Córka rzeźnika to jest książka przepięknie napisana, do powolnego czytania, książka trochę fabularna, mnie przypominająca filmy braci Coen z takimi elementami przygodowo-awanturniczymi, wręcz jakimiś takimi westernowymi. Tu jest też powieść kryminalna, jest powieść obyczajowa. Książka przenosi nas do XIX wieku, do świata małych żydowskich miasteczek, więc też na fali tego wzmożonego, mam wrażenie, ostatnio zainteresowania kulturą żydowską, życia religijnych Żydów. No tutaj sięgamy do początków trochę, bo te sztetle właśnie XIX-wieczne no stanowią początek tego, co teraz oglądamy właśnie w serialach na Netflixie i tak dalej. Spora dawka historii, cudownie opisane zwyczaje Żydów zamieszkujących Europę Wschodnią, czarny humor. To jest powieść poważna, a jednak niepoważna. Biorę. Zarezerwowane. Tak, to jest takie bardzo izraelskie w ogóle mi się wydaje, właśnie ta powaga, ale dla mnie, podszyta czarnym humorem, to tak. Ja myślę, generalnie bardziej literatura faktu, ale to przekonałaś mnie, kupuję. Kupuj. To nie było ustawiane. To nie było ustawiane. Ja myślę, że dla mnie na przykład chyba najważniejszy jest tam wątek tożsamości, o którym tu już dzisiaj mówiłam. Ja tam trochę tego mojego Pirandella włoskiego znajduję, to znaczy ten kontrast między tym, jak my siebie widzimy, a tym, jak widzi nas świat. Jaką my uważamy, że mamy rolę do odegrania, a jaką rolę przypisuje nam otoczenie. No fascynująca lektura, naprawdę, naprawdę bardzo polecam. A ja chciałabym jeszcze wrócić do tego Achillesa, bo nie powiedziałyśmy tutaj o dla mnie... Pod Markiem Aureliuszem schował. A, tu jest. Powiedziałyśmy tutaj, że ja czytałam tę książkę w takim bardzo bolesnym momencie mojego życia. I to przypomina mi o fakcie, że literatura ma niezwykłą rolę i działanie terapeutyczne. Ja tak książki pojmuję jako w ogóle lekarstwo na całe zło, ale nie tylko w tym sensie, że się pozwalają oderwać od rzeczywistości, ale także uczą nas tak wiele i tak wiele pokazują nam nowej perspektywy, że na tę rzeczywistość jesteśmy w stanie spojrzeć nowym okiem, może łaskawszym, może bardziej optymistycznym, a na pewno pełniejszym.
I to jest zresztą takie nastawienie do literatury, które też podkreślają bardzo często bliscy mi autorzy. Przypomniał mi się teraz Włoch Alessandro Baricco, z którym miałam przyjemność prowadzić spotkanie kilka lat temu jeszcze w restauracji Lente. Co ciekawe, to nie jest mój ulubiony pisarz. Ja wcale nie kocham jego książek. Niektóre lubię bardzo, ale niektóre jakoś tak niespecjalnie. Natomiast jest to fascynująca postać, jeśli chodzi o podejście do tworzenia. On jest uważany w tej chwili za chyba jednego z najwybitniejszych żyjących pisarzy włoskich. I on mówi, że on pisze dlatego, że on w ten sposób przepracowuje rzeczywistość, ale przede wszystkim uczy się rzeczywistości. To znaczy znajduje jakiś temat, który go fascynuje i tak jak, że tak powiem, normalny człowiek w tej sytuacji, nie wiem, zapisałby się na jakiś kurs, przeczytał parę książek na ten temat, to on zaczyna pisać o tym książkę. To jest dla niego okazja do tego, aby daną tematykę zgłębić i to jest mi ogromnie bliskie, bo to jest też takie opowiadanie sobie historii i tutaj dla odmiany przychodzi mi do głowy bardzo przeze mnie ceniony i kochany polski autor, nasz rówieśnik, Dionizios Sturis. Mówię polski autor, a nazwisko brzmi obco. Dionizios jest... Tak, powiedziałabym starożytnie. Mitologicznie, tak. Dionizosie, pozdrawiamy cię serdecznie. Dionizios jest półgrekiem i pisze wspaniałe reportaże na temat współczesnej Grecji, też wydawane przez wydawnictwo poznańskie. Moją ulubioną książką jest Zachód słońca na Santorini, książka pokazująca losy współczesne, ostatnie lata wydarzeń politycznych i społecznych w Grecji. To jest taka książka, dzięki której ja się uczę współczesnej Grecji i każdemu, kto chce poznać Grecję trochę właśnie inną niż ta z folderów reklamowych biur podróży, bardzo, bardzo polecam. Grecja, gorzkie pomarańcze, kolejna wspaniała, chyba pierwsza jego książka, też poświęcona temu tematowi. Nowe życie, które pokazuje dla odmiany Związki polsko-greckie, opowiada o Grekach, którzy znaleźli schronienie w Polsce kilkadziesiąt lat temu, więc też uświadamiająca nam z jednej strony związki właśnie między naszymi dwoma krajami, a z drugiej strony dotykająca tego tematu wędrówki, emigracji, szukania nowej ojczyzny, ale też pielęgnowania swojej tożsamości w nowym miejscu. To są wszystko takie bardzo bliskie mi i ważne tematy, także Sturisa też absolutnie trzeba czytać, a Dionizios właśnie zawsze podkreśla, że on te książki tworzy dlatego, że chce odkrywać pewne historie i opowiadać je sobie, a przy okazji dzielić się nimi z innymi. No tutaj przychodzi mi do głowy Umberto Eco, który kiedyś powiedział, że jedyną rzeczą, jaką pisze się tylko dla siebie, jest lista zakupów, wszystko inne jednak jest dla czytelników. I tutaj tak prawie już na koniec jest też chyba dobry moment, żeby się pokłonić wszystkim tym, którzy nam kontakt z książkami umożliwiają, bo książek jest w tym momencie tyle, że każda porada, każde polecenie, każda inspiracja to są bardzo cenne rzeczy i Śląsk ma taką postać. To jest pan profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Kocham się w nim od wielu lat. Mówię to publicznie i w ogóle się tego nie wstydzę. Znakomity człowiek z ogromną wiedzą, który właśnie jako literaturoznawca potrafi nam wskazać dobrą drogę do książki. No ja akurat ostatnio też czytałam jakiś wywiad z Ryszardem Koziołkiem i byłam zachwycona kilkoma wątkami, które poruszył. Powiedział coś takiego: bez literatury przeistoczymy się w ideografów wklejających emotikony w nadziei, że po drugiej stronie ktoś bardziej kompetentny potrafi nazwać, o co nam chodziło. To jest bardzo bliskie mi zdanie. Ja sobie życia bez książek, bez literatury nie wyobrażam. Są one dla mnie tożsame z refleksją. Na tej refleksji coraz bardziej nam wszystkim brakuje. Przypominają mi się czasy, jak mówię o refleksji, jeszcze kilka lat temu, kiedy miałam wielki zaszczyt, no, nazwijmy to trochę może na wyrost, współpracować z redakcją Zeszytów Literackich. I tam Barbara Toruńczyk, cudowna, wybitna redaktorka, podkreślała, że właśnie tym różni się literatura, tym różni się książka prawdziwa i tym różni się prawdziwe dziennikarstwo od tego, co serwują nam dzisiaj media bardzo często, mianowicie właśnie to, co je wyróżnia, to właśnie refleksja. Dawałaś kiedyś takie zdanie chyba na Instagrama:
że na życie, tak jak na obrazy, powinno się patrzeć z pewnej odległości i książki to umożliwiają. Tak sobie myślę. A jeszcze muszę Cyceronem zamknąć. No, skoro musisz. Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. To tak a propos domu. Dobrze, na koniec dwa pytania bardzo ważne i bardzo trudne. Kiedy czyta kobieta zapracowana i matka trójki dzieci? W każdym pokoju mam inną książkę, to jest jakaś choroba. Pamiętam, kiedyś nawet się podjęłam liczenia, miałam 14 otwartych książek. Nie to, że mam 14 pokojów. Ja nie pytam, gdzie czytasz, tylko kiedy czytasz. Do tego dojdę. Na każdym meblu, na każdej półce, na każdym stołeczku, na każdym stoliczku mam inną książkę i tak jak przechodzę, to sobie zawsze tam chwilkę zerknę. Staram się przeczytać zawsze kilka stron rano. Bardzo ze sobą walczę. Ale w łóżku jeszcze? Tak, walczę ze sobą, żeby nie sięgać rano po telefon, tylko po książkę. Mam wrażenie, że to jakoś tak nastawia mnie inaczej do rozpoczynającego się dnia. No i wieczorem w łóżku oczywiście. Tam mój mąż czasem by wolał jakiś serial ze mną obejrzeć, ale ja wtedy muszę książkę. Inaczej mam takie wrażenie, że jak nie przeczytam książki wieczorem, to że ten dzień był jakiś taki niepełny. Dziękujemy, że słuchacie. Dajcie temu wyraz recenzją, subskrypcją, poleceniem podcastu dalej. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze dwa pytania. Drugie, mogę tego Marka Aureliusza sobie pożyczyć na tydzień? Ja ci kupię to. To, że nie mogę pożyczyć? Możesz pożyczyć. Oddam ci za tydzień. Partnerem odcinka było Wydawnictwo Poznańskie.